When the autumn leaves are playing chases, puts a smile upon my face. They leave their branches one by one and whirl around there just for fun. Some are faster, some are slow, and some are high and some are low. Dancing through the last days of September. Chciałam dać Wam znać, że ślimaczki makowe wyszły przepyszne i chciałam Wam pokazać, jak należy je jeść. Wtedy są najsmaczniejsze. Maczamy sobie w kawce i wcinamy. Dokładny przepis znajdziecie pod spodem i pod poprzednim filmem jest już przepis na tartę z jabłkami. Przepraszam, że tak długo musieliście czekać, ale zapomniałam o tym. Chciałabym Wam pokazać moją nową pielęgnację, którą jestem zachwycona i muszę Wam opowiedzieć kilka słów o tych produktach. Dzięki współpracy z marką Health Labs Care miałam przyjemność wypróbować nową linię pielęgnacyjną Slow On. I jak już wspomniałam, jestem z tej pielęgnacji bardzo zadowolona. Zresztą ja w ogóle uwielbiam pielęgnację i jesień, zima to jest taki okres, w którym szczególnie mam tą potrzebę, żeby zatroszczyć się o moją skórę, rozpieszczać ją. Robię sobie wtedy często takie domowe spa. Ta linia Slow On jest zaawansowaną pielęgnacją, której zadaniem jest spowolnić procesy starzeniowe skóry. Wiadomo, czasu nie możemy zatrzymać, tak, ale możemy spowolnić jego działanie. Kosmetyki te wzmacniają barierę lipidową, zapobiegają procesom zapalnym, wspierają równowagę mikrobioty oraz dostarczają naszej skórze substancji takich jak żywy kamień, ekstrakty z grzybów, czynnik wzrostu oraz retinyl retinoid. Jest to pochodna retinolu, która ma większą moc działania przeciwstarzeniowego od retinolu, a przy tym jest łagodniejsza dla naszej skóry. I ja właśnie miałam przyjemność wypróbować serum do twarzy z tym składnikiem. Jest to jedyne serum do twarzy w Polsce z cząsteczką retinyl retinoid. Produkt wprowadzamy stopniowo, ja najpierw zaczęłam nakładać go 2 razy w tygodniu. Wcześniej już miałam doświadczenie z retinolem, także wiedziałam, że moja skóra dobrze reaguje na tego typu produkty, ale wy możecie na początek nakładać to serum raz w tygodniu. Pod tym filmem zostawię Wam również stronę, gdzie znajdziecie dokładne informacje, w jaki sposób używać tych produktów i też możecie poczytać więcej o składzie. Wszystkie produkty z tej serii mają taką przyjemną, otulającą konsystencję, którą ja w kosmetykach osobiście uwielbiam. Skóra jest naprawdę bardzo dobrze nawilżona, jest taka elastyczna, gładka, bardzo przyjemna w dotyku, koloryt jest wyrównany, drobne zmarszczki są spłycone. To jest taki kosmetyk, którego efekty zobaczycie gołym okiem. Zdecydowałam się również na serum peptydowe. Używam tego na dzień pod krem. Peptydy działają odmładzająco na naszą skórę. Wygładzają ją i sprawiają, że jest bardziej sprężysta. Skóra po użyciu tego kosmetyku jest gładka i naprawdę bardzo dobrze nawilżona. I tutaj kolejny kosmetyk, który wybrałam. Jest to krem wygładzający. Składniki zawarte w tym kremie wspierają barierę ochronną, chronią nas skórek przed utratą wody i zmniejszeniem elastyczności. Krem ten można nakładać i na noc, i na dzień, ale z racji tego, że bardzo dobrze sprawdza się pod makijaż, używam go szczególnie na dzień.
Ostatnim kosmetykiem, który chciałabym Wam pokazać, jest krem odbudowujący barierę lipidową. I tutaj znowu bardzo przyjemna, nawilżająca konsystencja. Ostatnio wyświetlił mi się na YouTubie film o tym, jak ważna jest bariera hydrolipidowa skóry, dlatego też zdecydowałam się na ten krem. Wszystkie produkty z tej serii naprawdę bardzo dobrze wpływają na moją skórę. Widzę różnicę, widzę, że jest dobrze nawilżona, jest taka gładka, właśnie przyjemna w dotyku, koloryt jest wyrównany, wygląda po prostu zdrowo, wygląda młodziej. Tutaj jak to ja oczywiście też muszę wspomnieć o tych pięknych, ciężkich, eleganckich opakowaniach. Kochani, jeżeli Wy również macie ochotę wypróbować te kosmetyki, zostawiam Wam oczywiście linka pod filmem i mam dla Was kod zniżkowy BIGLASHES10. Dostaniecie z tym kodem 10% zniżki na wszystkie produkty na stronie. Dzisiaj wspólnie będziemy witać listopad, także mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku w nowym miesiącu. U mnie co prawda teraz, w momencie kiedy to nagrywam, jest jeszcze październik, na krótko przed Halloween, widzicie zresztą z tyłu dynię, ponieważ tym razem to będzie vlog łączony, taki weekly vlog. Zresztą ja w tym klimacie pumpkinów zostanę chyba tak do połowy listopada, ponieważ klimatu świątecznego w ogóle jeszcze nie czuję. Wszędzie już są Mikołaje i wiem, że ludzie od 1 listopada już zaczynają powoli takie przygotowania świąteczne. Ja zresztą do tej pory też zawsze tak robiłam, ale od około 2 lat nie chcę tego przyspieszać. Bardzo dobrze czuję się w klimacie takim jesiennym, halloweenowym i nie chcę się z tym jeszcze żegnać. Nie czuję jeszcze świąt, jeszcze jest na to czas. Słuchajcie, mamuśka w ogóle miała wczoraj wychodne, stąd ta zmęczona twarz. Nie wiem, czy to widać. Byłam z moją przyjaciółką w naszej ulubionej indyjskiej restauracji, potem poszłyśmy sobie jeszcze do baru i spędziłyśmy naprawdę cudowny wieczór. Zdecydowanie zbyt rzadko się widujemy. A dzisiaj będzie dzień rodzinny, wybieramy się do miasteczka truskawkowego Karls-Erbehof. Jeżeli jesteście z Berlina, to na pewno w sezonie truskawkowym widzieliście te czerwone budki, które są wszędzie. Sprzedawane tam są truskawki właśnie z tego miejsca. Są drogie, ale są przepyszne, także naprawdę się opłaca. I założyciel tego truskawkowego interesu otworzył też te wioski truskawkowe, parki rozrywki. Jak się nie mylę, to tych wiosek jest aż 6 w Niemczech. Bardzo sympatyczne miejsce, bardzo Wam polecamy. Byliśmy już tam raz, jak mały miał 2 miesiące i teraz wybieramy się ponownie, ponieważ teraz jest tam jakiś klimat halloweenowy i chcemy to koniecznie zobaczyć. Atrakcji dla dzieci jest tam mnóstwo, zresztą wszystko zaraz zobaczycie na przybitkach. Robią tam przepyszną konfiturę truskawkową, którą Markus uwielbia, ale tym razem nie będziemy jej kupować, ponieważ i Agazina zrobiłam własne konfitury. I najlepsze i zarazem dziwne moim zdaniem jest to, że wstęp jest darmowy. Tylko niektóre atrakcje kosztują tam jakieś grosze, euro, 2 euro. No co prawda jest tam mnóstwo sklepów, tak? I na każdym kroku tutaj jesteśmy animowani do zakupów, ale mimo wszystko to, że wstęp jest darmowy, jest bardzo miłe i nietypowe. Polecam Wam wybrać się tam w tygodniu, ponieważ na weekend są straszne tłumy. Dzisiaj jest niedziela, także będzie wesolutko. No dobra, ale już wystarczająco chyba sobie tutaj pogawędziłam. Chodź ta po prostu z nami. Zakupy z wycieczki oczywiście musieliśmy przywieźć.
Mamy świece o zapachu oczywiście truskawkowym. Truskawkowy likier jajeczny. Jestem bardzo ciekawa. Ja co prawda nie lubię likieru jajecznego. Mój mąż przepada, ja nie. Ale mimo wszystko jestem ciekawa, jak ten truskawkowy będzie smakował. I popcorn. Fanka popcornu oczywiście musiała kupić popcorn. Tutaj jest smak cheddar i bacon. I kwaśna śmietana. Ten popcorn kupiłam już w zeszłym roku i był bardzo dobry. Oba są pyszne, ale to jest mój faworyt. No i zapomniałabym o prezencie dla dziadzia, który kupiliśmy. Także nie tylko dla nas, dziadzio też coś dostanie. Dobra, zabieramy się za gotowanie. Wyszukałam nam taki przepis na cannelloni z grzybami. To jest taka zapiekanka makaronowa. Cannelloni, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam w ogóle, to jest taki gruby makaron, takie grube rurki, które nadziewamy farszem, w tym przypadku grzybowym. No myślę, że to będzie przepyszne. To jest książka Jamie Oliver 7 razy inaczej, także zabieramy się za gotowanie. Like a door without a key. Like a way without the sea. Like a hive without the bees. It's how I feel without you. Okej, wiecie co, my z Markusem nie powinniśmy chyba razem gotować. Co prawda bardzo to lubimy, ale zawsze się sprzeczamy. Po prostu jedno mądrzejsze od drugiego. Dwóch szefów w kuchni to jest zdecydowanie za dużo. Ale ten makaron, zapiekanka makaronowa wyszła przepyszna. To jest takie typowe comfort food, jak to się mówi. Makaron, ten sosik serowy, grzybki. Pycha, naprawdę zróbcie sobie przepis, wam zostawię pod spodem oczywiście. A propos jedzenia jeszcze, dziewczyny, chciałam wam oświadczyć, że jestem na diecie, na przytycie. Chciałabym bardzo przytyć tak z 3 kilo. Nie mam co prawda jakiejś szczególnej, rozpisanej diety, po prostu chcę jeść regularnie, ponieważ ja jem bardzo nieregularnie. I często zdarza mi się jeść bardzo późno śniadanie, przez co mam post przerywany, którego tak naprawdę nie chcę. No i nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że uda mi się przytyć. Bardzo ciężko z tym u mnie, także trzymajcie za mnie kciuki. Ja mam od lat stałą wagę i zawsze, kiedy mam bardziej stresujące momenty, to ta waga leci trochę w dół, tak właśnie o 3 kilo. Dlatego to 3 kilo chciałabym bardzo nadrobić. Chcę też regularnie ćwiczyć, chociaż czasu naprawdę mam bardzo mało, ale mam nadzieję, że mi to pyknie. Także trzymajcie kciuki. JB z tatą stoją tutaj przy drzwiach, mamy otwarte drzwi i częstujemy dzieci, tak? Które dzwonią. No, dzielisz się ładnie. Misiu? Dzień. Ein gruseliger Abend, ne? Bis? Już prawie wszystko rozdane. No cześć, kochani, witam serdecznie kolejnego dnia. Ja już jestem, słuchajcie, na dzisiejszy wieczór gotowa, ponieważ zaraz wybieramy się z przyjaciółmi do Poczdamu, do studia filmowego Babelsberg na noce horrorowe. O tych nocach już wam opowiadałam nie wiem ile razy, także nie będę teraz zanudzać. Powiem tylko pokrótce, że jest to organizowane co roku. My byliśmy z Markusem tam już chyba 5 razy i naprawdę to jest coś niesamowitego dla fanów horrorów. Bardzo polecam. Jest naprawdę przerażająco, jest grubo, także to nie jest nic dla osób, które się boją tego typu
rzeczy. Jak byliśmy tam za pierwszym razem, to ja, słuchajcie, byłam przerażona. Ale już teraz jestem odporna, także nie boję się, tylko bardzo się cieszę. Zaraz przyjdzie Markusa ciocia, która będzie czuwała nad snem Bobasa, a my wyruszamy. Wiecie co, ostatnio strasznie się wkręciliśmy w ten serial Jeffrey Dahmer. Jesteśmy na 7 odcinku. I wiecie co mnie strasznie dziwi? Że seryjni mordercy mają w sobie coś takiego, co fascynuje ludzi. Chcemy ich bliżej poznać, żeby zrozumieć, co się dzieje w ich głowie. I często wzbudzają w nas współczucie, sympatię wręcz. No nie ulega wątpliwości, że ludzie ci są na pewno głęboko nieszczęśliwi, ale mimo wszystko nie powinniśmy ich usprawiedliwiać i, tak jak mówię, czuć wręcz do nich sympatii. Także, no nie wiem, może to jest ich talent do manipulacji ludźmi. Bardzo to jest dla mnie dziwne, ale serial wciągający dla nas, także mogę wam polecić. Tutaj Virgin River też już dzielnie oglądam, to jest mój serial, Markus tego oczywiście nie ogląda. Już jestem na sezonie 3. I słuchajcie, nie mogę się doczekać, kiedy zaczniemy The Watcha. No, nie mogę się doczekać, nie było czasu do tej pory, musimy skończyć Jeffrey'a, ale strasznie mnie ten serial ciekawi, myślę, że to będzie coś dla mnie. I'm coming home. Leave open the gate. Don't turn off the light, I'm coming home. I'm Jeffrey. Chłopaka jest tylko Anhat. Będę się z filmy. Sind sag ich am Spieltag muss ich dich mal wissen sein. Am Spieltag. Papa papa pipi pipi pipi. In the end what I found was nowhere near as nice. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate. Don't turn off the light, I'm coming home. Though I fought with my claws and teeth. No dobra, trochę sobie zaprzeczam może, bo mówię, klimat świąteczny jeszcze nie, absolutnie. Ja jeszcze jesień, a tutaj proszę bardzo śmigam po Weihnachtsmarku, po jarmarku świątecznym. Ale wiecie co, moja rodzina przyjechała z Polski, bardzo chcieli tam iść. Zresztą my również bardzo chętnie poszliśmy. Na jarmarku jeszcze nie grają muzyki świątecznej, także jeszcze nie czuć tego klimatu. I też ten jarmark to jest takie bardziej wesołe miasteczko, a nie tradycyjny Weihnachtsmark. Także nie jest on do końca w moim stylu, ale i tak spędziliśmy bardzo fajny czas. I w ogóle wiecie co, zdałam sobie sprawę, że film w przyszłym tygodniu będzie już trochę w tym klimacie świątecznym. Ponieważ w zeszłym tygodniu nie pojawił się film i proszę bardzo, tutaj już listopad nam się kończy. To jest niesamowite, jak ten czas szybko leci. Zamówiłam w ogóle piękne rzeczy na święta. Zawsze zamawiam wcześniej, bo później już jest wszystko wyprzedane. Także już w kolejnym filmie wam to pokażę. A tymczasem, moi drodzy, życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności od tego, kiedy ten film oglądacie. Mam nadzieję, że wam się podobał. Nie obijajcie się, tylko koniecznie wpadnijcie na moje inne filmy. Wstawię wam tutaj i tutaj. Także widzimy się zaraz. I co? Buziaki.